Dzień dobry, cześć, witajcie z tej strony Niru. Kontynuujemy naszą zabawę w Steam World i kopiemy się coraz niżej, coraz głębiej, coraz dalej w poszukiwaniu coraz to bardziej wartościowych minerałów. Z tego co pamiętam, niewiele nam brakuje do... Gdzie my tutaj mamy nasz majątek? 221 sztuk złota. Niewiele nam brakuje, żeby ulepszyć nasz King of jeszcze dalej, żeby jeszcze szybciej wykupywać. Myślałem, że uda mi się to ominąć. Ciężko jest tego gościa tam zajść. Skorzystam. On pewnie spadnie tutaj zaraz, więc dam mu spokój, niech on sobie tutaj spadnie na dół. Ja mu tutaj wrzucę niespodziankę. O! Tutaj w pięknym stylu został on pokonany. Nie miał dużego wyboru. No nic, kupujemy dalej w dół. Tutaj już ciężko, żeby kopać niżej. Tutaj się wkopałem. Tutaj jest wszędzie jakaś taka ziemia ciężka. Coś tutaj jest. Jakaś przestrzeń. Jest kolejny... kolejny... bimber, tak? Czy coś takiego? Dobra, miał dynamit. Bałem się, że kurczę wybuchnie, jeżeli tylko do niego podejdę, czy coś w tym stylu. Okej, nie wybuchł. Nic się nie stało. Coś tam się... latarnia. Jest latarnia, jest jakieś światełko. Motory jakieś mi tu jeżdżą. Dobra. Kopiemy, wykopiemy nasz plecak. Mamy spory plecak, 20 złoto. Świetnie, jeszcze złota tutaj nie wykopywaliśmy. Gdzieś słyszę tutaj śpiącego zombia. O, coś tutaj jest. Świetna sprawa. Jakieś grzybki. Mega fajna sprawa. To będzie nam pomagało w wydostaniu się po prostu na wyższe pole. Czy ja mogę je zepsuć? Więc nie będziemy tego robić, o ile są w takim dosyć... O ile są w takim dosyć dobrym miejscu usadowione i będą nam pomagały wyskakiwać dalej, to jasne. Czemu miałbym się ich pozbywać? Tutaj nie możemy nic kopać, tu znaleźliśmy trochę zasobów. Mrygają, one się kończą. Szkoda, że nie mogę przesunąć grzybów w żaden sposób. Albo kopać podczas skoku, dobra. No nie chcę już, nie chcę starczy. Znaleźliśmy kolejnych przeciwników. Problemem jest to, że jest ich kurczę, jest dwóch tych silnych. Cięższy do pokonania. Mam dynamit, więc spoko, jakoś sobie poradzimy. Pytanie tylko... Bo on się tam odwraca co jakiś czas. Nie trafi mnie tutaj. To jest zwyczajnie jakiś taki niedorozwinięty, bardzo sobie stanowi. Wrócimy tam dynamit. Tamten się rozpadł, koleś. Pokombinujmy, jak możemy się pozbyć tego typa. Mi tam niszczy ścianę, więc jeżeli bym zniszczył tę ścianę, w którą teraz nawala, to bym się bardzo cieszył. Po prostu wejdę sobie tam po minerały. Ej, oni otrzymują obrażenia od upadku. Takie dosyć, wiecie, spore, nie? O, tutaj, kurczę, musi tutaj być ten kamień. Miałem nadzieję, że teraz sobie tutaj przyjdę. Ciekawe, co się stanie. Nadpękło sobie. Chociaż wydobędziemy te klejnoty sobie. Złoto, pięknie. Coraz więcej złota. Kolejne minerały, nie mają do nich dostępu, bo się tam nie przekopałem. Ale spoko, wszystko jest nadrobione. Nic się nie dzieje. Znaleźliśmy teleport. Nie stawiałem go w żadnym wypadku, więc... Bardzo spoko. Tam u góry coś jest, ale nie bardzo widzę co. Z teleportu... TNT jakieś. Wiecie co, może skorzystajmy sobie z tego teleportu, dlaczego nie? Sprzedamy sobie klejnoty, które uzbieraliśmy. Przygotowuje nas na coś wujek. 500 sztuk złota mamy przy sobie. Uszczelnienie, dodatkowe możliwości ulepszenia naszego bohatera. 9 poziom. Okej, dynamik możemy sobie uzupełniać, nie jest on drogi, nie ma problemu, ale nie będziemy sobie tego robić, mamy tylko 5 kulek, więc tak średnio, jeżeli chodzi o
Jakiś ulepszenia. Zerknijmy, co tu możemy o... Bifa sobie kupić. Bif oferuje nam gigantyczny worek za 200 sztuk, więc myślę, że bez zwłoki sobie z miejsca zabieramy. Latarnia naftowa to jest... To jest chyba ulepszenie naszej postaci. Lepsze uszczelnienie, żebyś nie tracił wody. Więcej wody z kałuż zbieramy. Fajny pomysł, fajna sprawa, ale będziemy sobie tego robić. Ulepszamy kilofny definitywnie. I może dynamik, bo nie wiem, ile nam będzie tego dynamiku potrzeba. Stać nas więc, więc sobie po prostu wykupimy ten dynamik. To pełna. Teleportujemy się z powrotem na dół. Nie, kopiemy. Teraz tak. Tutaj u góry od razu coś widzę i od razu jest inaczej. Czy ja dam radę tutaj wyskoczyć? Dam radę. Ja bym nie dał. U góry jest kolejne potworzysko. Przejdziemy sobie tędy. Pewnie nic nie da, żebym tutaj tak używał głowy. Już dosyć sprawnie, szybko nam idzie wydobywanie tych minut z tego poziomu. Złoto, ekstra, świetna sprawa. Skorzystajmy sobie jeszcze raz ze skoku. Goddammit, no. Nie da się tego zrobić, nie da się tego tak zrobić. Próbowałem. Czy ja jestem w stanie się tego gościa stamtąd pozbyć? Myślę, że jestem. Po prostu, o, upadek go całkowicie załatwia. Nie wiem, czy jakoś tam konkretna wysokość też, czy nie. Tutaj dalej się pojawiają jakieś przejścia. Myślę, że dotarliśmy gdzieś do końca. Tu jeszcze jest cwaniak. Jakby się tutaj do mnie przesunął, to bym się cieszył. Zrzucił na głowę kamień. Niestety nie udało się. Wejdę sobie go. Wiecie co? Czekam aż rzuci. Rzuć kolego, rzucaj. Rzucaj we mnie. Kurde, no jest twardy. Zaczyna mnie denerwować. Okej. Odzyskaliśmy wodę, zyskaliśmy jakieś klejnoty, więc spoko. Chciałbym się pozbyć tego kamienia, żeby... No, ale niestety zniszczy. Chciałem zdobyć. Dobra, myślę, że tutaj już większość pozbieraliśmy. Zwracamy, tu jest nasz teleport. O, tu mogę korzystać z grzybka. O, sobie wydobyć. Znaleźliśmy kolejnego jakiegoś bimbra. I sobie śpię, więc jakby tylko... Ajajaj, nie zauważyłem tego grzyba. Myślałem, że stało mi o wiele więcej miejsca. Jednak tak nie było. Tu jest kolejny skubaniec. Dobra, nie ma sensu go budzić. Wchodzimy sobie do... Nie idzie tutaj wejść. O! To... Wkopiemy się tutaj. Zniszczymy tą latarnię, trudno. Ja wiem. To jest kolejny. Ja chcę tam się przekopać. Ten grzybek jest tutaj zbędny. Możemy się odbijać od ściany, gdybyśmy chcieli wejść wyżej. Jakieś zasoby, świetna sprawa. Akurat nam są potrzebne. Toksyny, słuchajcie. Coś, czego tutaj jeszcze nie było. To dopiero jest wyzwanie. Wychodzimy i wchodzimy. To się powinno tutaj odnowić. Polegało to prawdopodobnie na tym... To nie koniec, kurczę! To jest trudniejsze niż się mogłoby wydawać. Trochę zbieram po twarzy. Okej, to już mi się udało przejść, myślę, dosyć nieźle. I nagrodą w tym wypadku jest zębatka, która nas, no, dosyć dopakowuje, odnawia nas prawie do... Jest, myślałem, że skończy się na tej zębatce, ale tutaj mnóstwo kulek jeszcze dla nas.
ku naszej uciesze. Po drugiej stronie jakiś klejnot, nie chcę, nie będę nawet próbował powtarzać jego nazwy. Tutaj po tej stronie nagrody, a po tej stronie jest wyjście, więc owocna wyprawa, bardzo owocna wyprawa, świetne miejsce. Odnowiliśmy nasze zasoby, muszę sobie nagrać tutaj o wykopie, odnowiliśmy sobie nasze zasoby praktycznie do pełna. Jako że nie kopiemy jakoś wybitnie długo, ja po prostu sobie go pozwolę. Kurczę, mój plan nie zadziałał. Chciałem go... Wkopię się gdzieś tutaj, o, dlaczego by nie? Wkopiemy się tutaj. Biotyk, tu rozkopujemy kolejne kulki. Nie mogę sobie ich wypuścić, muszę je pozbierać. Kulki są ważne, są o wiele ważniejsze od monet, odnoszę takie ważne. 15 kulek. Dobra. Teraz przechodzimy dołem do tego cwaniaka i go po prostu zrzucamy. No i on się po prostu rozpada. Mamy dużo wody, bardzo dużo wody, kopiemy sobie. I tak jesteśmy zmuszeni do przekopania się tędy. Ciężko nam to idzie, coraz ciężej. Wierzę też musimy zacząć ulepszać. Nie odmówię sobie wykopania tych elementów, nawet z cenę wody. Joty. Kopiemy tutaj. Kolejny ten, pojawiają się te toksyny. Jest coraz więcej, nie coś tam. Widzę, że o, woda się znalazła, więc sobie odnowimy zapasy naszej wody. Piesy, pieruny tutaj szczekają. One załatwiają trochę za mnie sprawę, bo widzę, że tutaj ta larwa ma z nimi przerąbane. W końcu musi chyba zginąć od nich. Plecak mamy dosyć dopakowany. Więc czemu by nie wrócić się do teleportu, który mamy gdzieś tam u góry. Zmienię sobie na kilo, żeby więcej już tam go nie zużywać. Jakbym uderzał w to z większym impetem, to bym się przez to przebił, nie wiem pan. Tu jest ten śpioszek. Kurde. Szlak by go. On zdetonuje to sam. Z głupoty swoje. Dobra. Zbieramy tą wodę, z życia trochę straciliśmy, ale dajemy radę. Ops. Się odbijamy TNT. Siak. Teleport. Jest teleport. A nie, to ja postawiłem ten teleport. Dobra, to był mój błąd. Postawiłem ten teleport. Dynamit jest. Zdrowie tam 5 sztuk złota, to możemy sobie bez problemu je zregenerować. Jest sporo do wykopania, jest bardzo dużo do wykopania. Pięknie, tego doświadczenia zbieraliśmy prawie poziom. 555 sztuk. Złoty kilo. Do kopania w ziemi sprawia, że będzie można jeszcze potężniejsze zamachy wykonywać. I jesteśmy w stanie rozwinąć zarazem wiertło i kilow. Więc mega, więc spoko. Uszczelnienie, nie? Wydaje mi się, że bez przeginania. Worek mamy spory. Będziemy się skupiać na ulepszaniu naszego sprzętu do wydobywania, czyli mówię tutaj o kilofie i wierple. Chodzimy sobie na dół. W sumie dlaczego by nie? Przekopmy się w tę stronę. Tutaj są klejnoty, więc sobie je wykopię. Wszędzie otacza mnie ta ziemia, którą się dosyć ciężko przebija. Zmienię sobie na kilo. O, przebijemy sobie pędy. Jest zapas wody, uzupełniamy go. No dobra, zróbmy użytek naszego wiertła, które trochę ulepszyliśmy. Idzie to dosyć szybciej. Tutaj już jakieś klejnoty. Poczekam aż wyjdzie sobie ta larwa. Może przeciwnik już nie jest silniejszy przeciwnik, ale dalej może nas zranić, może spowodować jakieś problemy. Dobra, nie udało mi się tego... Shit! Nie udało mi się tego zrobić tak jak chciałem. Nie odniosłem jakichś dużych obrażeń. O, mogę to zniszczyć. Także nie ma tragedii. Shit! Nie ten przycisk. Zaczynają mi się mylić wszystkie, które służą do
zamiany sprzętu z przyciskami służącymi do zmiany, może nie tyle uzbrojenia. Kurczę. Chciałbym, może mam drobinę, stawiamy drobinkę, o. Chciałem się tutaj dostać. I tak jestem, dobra. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony tutaj się rozkopywać żalnych po prostu wody, ale już teraz tak przyjemnie na mnie zgodnie z... Chodź. Tam jest ten builder. Jakbym go tak... Okej. Okay. Odzyskaliśmy. Bardzo spoko, bardzo sympatycznie odzyskaliśmy. Szyb, co się dzieje. Jest światło. Zabieramy światełko ze sobą. Czołg. Kolejne światełko dla nas. Ciekawe pomieszczenie, muszę przyznać. Tylko jak my to teraz zrobimy? Tu się odbijemy. Kulturalnie, elegancko. Wchodzimy wyżej. Hop. Tutaj jest. O właśnie, właśnie. Kuleczki. Zbieramy kuleczki, ale ich mamy dużo. 22 kulki. Jeszcze do niedawna stanowiło to problem zdobyć te wszystkie kulki. I zniszczone, wychodzimy, kolejna owocna, bardzo owocna wyprawa. Rzucę. O właśnie, pięknie, cudownie. Woda. Wykopię sobie to, zanim pozbędę się tej larwy. Shit. Kolejna. Zanim sobie... Tak powiem, zrobimy. Miałem nadzieję. Dobra. Dam spokój tej larwie. Jakby to tutaj, kurczę, dobrze zrobić? Inaczej zrobimy. Przeskoczymy sobie nad tą larwą. Tam jest coś ciekawego. Niszczymy sobie te wyrukujące toksyny. Robimy się głębiej i głębiej w poszukiwaniu. Coraz to lepsze minerały, coraz to kolejny ulepszeń naszego wuja. Tutaj, jak widać, jest niebezpiecznie. Świata jeszcze trochę mamy. Rzućmy im tam. No, on jeszcze spadnie sobie kulturalnie, elegancko. Woda. Woda, ale w toksyny wpadła, więc nie będę się tak poświęcał, żeby ją zdobyć. On śpi. Jak one śpią, to bez problemu możemy się... możemy je zabijać. Bez większych kłopotów. Nie, najpierw sobie tutaj wykopię. Obsidian. Fajnie, tu jest bardzo dużo, bardzo drogi, bardzo... Lazurit bardziej, no ale, ale i tak, ale tak jest bardzo sympatyczne. Lazurit, świetnie, mnóstwo. Kolejna jaskinia, mało tego, do tej jaskini prowadzi nas gra. A, toksyny, w ogóle nie widać ich na tym zielonkawym tle, więc wpadłem na nie. Ostatni gałąź. Dobra. Tu sobie rozkopiemy. Wykorzystam ostatni dynamit, ale pokonam w ten sposób większość tych potworów. Ale się załatwiłem, nie? Skok parowy. On śpi. Nie śpi już. Rzuć. Świetnie. Nie tak! Miałem nadzieję, że rzuci tak, żeby tamtych zniszczyć. Game over, no naprawiamy się. W sumie dużo nas to nie kosztowało. W salonie zawsze nas naprawiają. Nic się nie stało, straciliśmy cały zapas wody i cały plecak. Całe wyposażenie, jakie mieliśmy. Nie mamy nic zbytnio pieniążków, ani tych kuleczek. Więc śmigamy szybko na dół, śmigamy. Nie zatrzymujemy się nawet za bardzo. Przebiegamy gdzieś tutaj, to trzeba, żeby szybciej nam było wygodniej dotrzeć, to gdzieś tędy musimy się przemieszczać. Tutaj w prawo znalazł się jakiś nieużyty wierko, potrzeba wody. Kurczę. O, mam wodę, to napełnimy trochę nasze zbiorniczki. Cała ta kałuża to w sumie dwa paseczki. Przewiercimy się jeszcze niżej. Już wiem dlaczego, tędy, a nie tamtędy, niżej jest
widzę nawet na mapie jest zaznaczony nasz plecak, który straciłem jak ostatnia sierota. Tu jest znowu ten śpiok, którego się pozbywam. Regeneruję sobie troszeczkę zdrowia. Jest mój plecak z wszystkich. Tam są te skubańce. Nie mam dynamitu. Mogłem sobie go... W sumie nie mogłem, bo nie miałem zbytnio złota. Wchodzimy. Regenerujemy sobie nasze zasoby. Nie, nic. Tego nie mogę... Aha, bo to jest taka ściana, którą możemy przekopać tylko z tej strony, po której jest pękana. O, to mogę przebić, więc spoko. Rozkopujemy to. A! Nie w porę się zczepiłem. Shit! Dobra. Jeszcze się to toksyny nie ranią na nas, kształt. Skubaniec się obudził. I obudził też tamtego drugiego. Dobra, damy im spokój. No, oni sobie tu chodzą, w sumie nie przeszkadzają mi w niczym, tam nie ma nic do roboty ostatnio. No co, tam nie da rady wejść, bo trzeba by to rozkopać po drugiej stronie. Jak często to spada, teraz na jakiś czas. Tu jest ten skubaniec, nie? Trzeba się go jakoś pozbyć. Bo po prostu nie przejdę. Jeszcze jest druga opcja. Spędzamy się tutaj. Wbijamy się tutaj. Tam omijamy go w sumie w części. Tego nie idzie przebić, musimy na drugiej stronie się dostać. Staniemy się od tej strony. Chciał go obudzić. Ekstra, obudził się. Ale nie zdetonował tego tak, jakbym chciał, żeby to się zdetonowało. W sumie nie wiem, w jaki sposób to rozkuć. Ja bym chciał dostać się tamtych kulek, bo te kulki są kurczę mega. Tutaj zostaliśmy. Zoisyt, który jest kurczę bardzo, bardzo, bardzo dużo wart. Szkoda, że nie możemy sobie zakupić. Tam musimy się dostać gdzieś do góry. Tędy się nie dostanie na zaczęcie. Szkoda, że nie możemy sobie kupować kulek. No tędy też nie przejdę. No musimy niestety się siłować z tym gościem, który już wie, że tu jestem. Wyciągam wiertło i gość się po prostu kasuje. Trwało to. Ciężko jest go pokonać. Strasznie ciężko. Skok parowy, dobra. W sumie tak tutaj nic więcej nie mam. Miałem takie nadzieję, że być może coś jeszcze tu znajdzie. A tutaj myślałem, że trzeba przejść od drugiej strony, jednak nie trzeba. U góry jest jakieś ulepszenie. Tu będą spadały skrzynie. Tak długo, że właśnie kroimy sobie przejście. Spróbuję go tutaj nie obudzić, a tym bardziej nie wpaść. O właśnie. W niego możemy sobie zregenerować teraz wodę, lecz wcześniej cios parowy. Mamy piąkę. Sprawdźmy, jak to działa. Ma to nawet jakiś dystans. Możemy to ładować. Wtedy leci po prostu tu dalej. Świetnie, to nam się przyda do walki z tymi wszystkimi przeciwnikami. No i tutaj chyba nawet gra od nas wymaga zastosowania tego. Niszczy to bloki, więc super. Gdzie ja tu w ogóle jestem? Ze szkieletów. Sprawdźmy, jak to działa. Zbieram sobie to. Teraz spróbujmy zrobić z tego użytek. O, wystarczy raz to uderzyć. Bum! Od razu jest po sprawie. Wykopujemy. Mamy taki materiał naprawdę sporo. Nic się nie stało. Niestety do teleportu mamy stąd kawałek. Ale myślę, że na tym teraz zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliśmy. Mamy nową, świetną zabawkę, dzięki której dostaniemy nowe w ogóle możliwości eksploracji terenu, otoczenia. Będziemy mogli docierać do coraz to bardziej ciężej położonych, trudnych miejsc, pokonywać przeciwników z odległości, w ogóle pokonywać przeciwników, bo miewaliśmy z tym problemy. Z mojej strony na tą chwilę to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Do zobaczenia, cześć!